Nie mówiąc o rzeczywistości społecznej, bo o tym można by mówić dużo, czyli o aktywności obywatelskiej, o tych nowych formach działalności, które zostały umożliwione przez przełom ustrojowy lat 89-90, to na pewno pejzaż miasta. On jest zupełnie inny. No, ja pamiętam jeszcze Kociełby, nie było asfaltu, z rzadka przejeżdżały samochody, głównie to były bryczki bądź też dorożki. Początkowo pamiętam to jak dziś, była jedna taksówka, kolejka dochodziła do stacji kolejowej, ostówka, czyli polfa, śmierdziały jej wyziewy. No, było tak przaśnie. Natomiast dużym impulsem do rozwoju Grodziska niewątpliwie był wspomniany już przeze mnie przełom ustrojowy, rok 89-90. Pierwszy samorząd odrodzonej Rzeczypospolitej wyłoniony w wolnych i demokratycznych wyborach. Szansa rozwojowa była duża i Grodzisk tej szansy nie zaprzepaścił, wręcz stał się jednym z liderów nie tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce. To daje ogromną satysfakcję, również mi osobiście jako jednej z tych osób, które kreowały i nadal w jakimś stopniu kreują tę naszą grodziską rzeczywistość.